Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i cóż, widzimy się dzisiaj w grze Brotato. I tak, słowem wstępu muszę wam powiedzieć, że od ostatniego spotkania dużo się zmieniło. Po pierwsze, nie mordujcie mnie, ale znowu to zrobiłem. Znowu mam milion więcej osiągnięć różnych i tak dalej. I tak, nie będziemy grać już na ostatecznym poziomie trudności. I teraz tak, druga zmiana, ważniejsza. Jak widzicie, to jest prawie tak, prawym dolnym rogu sobie tak tutaj no po prostu widnieje. Możecie mnie widzieć, jak sobie gadam peplem i tak dalej. I mogę powiedzieć, że jest to tutaj celowe. Jest to pierwszy test mojego wspaniałego PnygTubera. Made by siostro. I ta jest to pierwsza wersja, w ogóle pierwsze wszystko testowe, najbardziej niedopracowane, ale tak, macie piękne coś. Prawdopodobnie będzie z nami siedział przez przynajmniej kilka odcinków najbliższych. Co dalej z nim będzie, to się zobaczy. A teraz już nie będę gadał, bo zmarnowałem prawie że minutę czasu antenowego. Klikamy start i no. Jeśli mam być szczerym, pamiętam jak to wyglądało wszystko podczas naszego ostatniego spotkania, ale teraz jak widzicie, prawie wszystko już jest. I tak, z tego co widzę, zasłaniam trochę ostatnie miejsce, oto tutaj. Jak widzicie, tego jeszcze nie mam. Natomiast wszystko pozostałe prawie to już jest. I tak, trochę się zastanawiałem, jak to dzisiaj będzie wyglądać i dzisiejszy epizod chciałbym przeprowadzić jako odkrywca. Będziemy się bawić dosłownie w drzewka. I w zbieranie drzewek jak najwięcej. Drzewka, drzewka, jeszcze raz drzewka. Oj, wybaczcie to cięcie. Ale tak, więc wracając do głównego tematu. Odkrywca. Czyli ktoś, kto będzie dostawał 5 miliardów drzew w każdej okazji. Tak, będziemy im grać, jak już powtarzam. I prosty cel dzisiejszej egzystencji. Zbieramy szczęście. Bijemy drzewa. Liczymy na to, że trzeba dajemy darmowe przedmioty i robimy tak zwany snowball, efekt kuli śnieżnej, czy jakkolwiek inaczej by tego nie nazwać. Tak, najważniejsza decyzja z dzisiejszych wszystkich, czyli z jaką bronią zaczynamy. I prawdę powiedziawszy, to jest akurat bardzo ważna decyzja. I chociaż nie będzie ona raczej może definiująca naszego podejścia całkowicie, tak, inaczej na początku zacząłbym ze śrubokrętem. Głównie dlatego, że mamy zmniejszone obrażenia, więc miny, które generuje śrubokręt, mogą być potrzebne. I tak, niebezpieczeństwo piąte. O Jezu. Dobra, no to rozpoczynamy rozgrywkę. Jak mówię, pierwsza fala, czy w ogóle pierwsza fala jako odkrywca, nie powinny polegać na walczeniu z zjadami kosmicznymi, co się na uciekaniu przed nimi i dźganiu drzew. Bo w tym się kryje nasza potęga. W drzewach. Właśnie dzięki nim dostajemy milion przedmiotów, jak tutaj widzicie. Możemy się rozwijać. Proszę, szaleństwo. Tracimy trochę teoretycznie obrażeń, ale zyskujemy szansę na kryta. Bardzo cenna rzecz. Kaczuszka, która zmniejsza obrażenia od żywiołów, daje szczęście. Świetna rzecz. I z tych tutaj powiedziałbym, że wymieniamy. I o proszę, mamy szczęście. Więc bierzemy to. I powiem, że nasze pierwsze rozdanie jest bardzo fartowne. Gdyż mamy dwa klucze, śrubokręty, co znaczy, że mamy dużo szybsze generowanie właśnie min. No i mamy nożyce, co daje nam ogród leczniczy na wszelki wielki. Z tych rzeczy łagodnego obcego zapisujemy sobie, żeby się przydał później. I tak, nie widzicie też niestety, bo znowu zasłaniam, ale wskaźniki hord i tych elit. I powiem, że wylosowało nam się hord na 11, elita na 15 i elita na 18, więc będzie ciekawie. Ale tak czy inaczej, mając teraz obcinaczki, czy tam w sumie nożyce, nie pamiętam jak się nazywało, i śrubokręt poziom drugiego, dalej szarżujemy na drzewa, licząc na to, że nasze szczęście się poszczęści, że tak trochę zasucharuje, da nam więcej przedmiotów, ale z tego co widzę, niestety tym razem drzewa nie były łaskawe. Żeby to była kara za to, że w grze takiej jak Genshin Impact nie lubię dendro, możliwe, tak czy inaczej. Jedność trafiło, pazurkowca bierzemy. I tak, tym razem biorę prędkość ataku, gdyż warto na niej polegać trochę. I RNGius jest definitywnie dzisiaj łaskawym, gdyż mamy shurikena, potężną broń dodatkową, a nawet główną. Kolejny śrubokręt i w sumie to tyle. Mógłbym zrobić przelosowanie i w sumie zrobimy jedno. Ja. Nawet jeśli to przegramy, to podejście mam już bardzo fartowne. Głównie dlatego, że no, jak widzicie, kolejne śrubokręty, przez co mogę jeszcze bardziej go połączyć. Bo to nadal jest moja jakby święta, najważniejsza porada, jeśli chodzi o śrubokręt. To, jak szybko generowane są miny przy ulepszaniu,
powoduje, że śrubokręt jest jedną z tych broni, którą nie ma sensu trzymać kilka sztuk, no, nieulepszonych. Moim zdaniem lepiej generować jedną minę co 6 sekund, niż dajmy na to dwie co 15. Wychodzi to i tak lepiej, pomyślę sobie, dwie miny w 12 sekund, zamiast, no, dwie w 15. Więc 3 sekundy oszczędności, co w późniejszych falach można naprawdę ratować dupsko. Ale no, co ja tam wiem. I materiał przy podniesieniu skrzynki, ale za to karta szybkości. Czemu by nie? Joink. I teraz tak, wyssane życie albo prędkość ataku. Obie rzeczy bardzo cenne. Ja bym jednak wziął 2% tutaj wyssania życia. I tak, mamy niewiele pieniędzy. Więc weźmiemy tym razem kolejnego shurikena i powiedzmy, że kolejne nożyce. I tak, jeśli chodzi o nożyce, natomiast mogę wam powiedzieć, że w moim odczuciu ważniejsze jest to, żeby mieć więcej nożyc niż to, żeby były one ulepszone. Gdyż tutaj ulepszenia znowu dają niewiele. Wyobraźcie sobie, że zmniejszają czas generowania owoców w ogrodach, które one przyznają o parną sekundę. Jak ktoś powie halo halo, ale 3 sekundy to jest dobry wynik, to 1 sekunda szybciej też powinna być dobrym wynikiem. Ale moja odpowiedź brzmi... Nie opłaca się. Przynajmniej ja nie zauważam, żeby się miało opłacać. Tak czy inaczej, no, odkrywca. Drzewka, inne takie rzeczy. O, kolejna fajna rzecz. I proszę, przedmiot generujący miny. Joink. I kolejne pazurkowce. Coś, tak trochę bym powiedział, że niebezpiecznie dużo tych pazurkowców dostajemy. Zatem gdzie muszę szukać sobie jakiegoś czegoś, co zwiększy max HP w tych rzeczach. I tak, tym razem bierzemy to, czy sztyleta chcę, czy noża w sumie brać, nie. Dłoń też nie chcę i zobaczmy, co mamy tutaj. I tu mogę powiedzieć, że kolejne potężne rzeczy. Mutacja jest przydatną rzeczą. Kosa błyskawic. Mimo tego, że mamy... A, nie mamy jednak minusowych obrażeń od żywiołów. Ale tak, mimo tego, że nie jest najlepsza rzeczą całkowicie, co jest świetną nadal. Bierzemy lemoniadę też, przelosowujemy i ojej, drzewko. Drzewko i roślinka regeneracyjna. No, najlepsze rzeczy, jakie mogliśmy trafić. Dobra, dobra. A teraz idziemy na falę piątą i nie przejmujmy się niczym. Bo nadal jest to wczesna fala, a w moim odczuciu mamy bardzo mocny setup. Mamy fioletowy śrubokręt. Mamy nożyczki, razy dwa. Mamy kosę błyskawic, dwa shurikeny. No, jesteśmy gotowi na walkę na różnych dystansach. Co najlepsze, polegamy tylko i wyłącznie na obrażeniach wręcz. Przez to, że shurikeny, mimo tego, że są dystansówką, też skalujemy się do obrażeń wręcz. Więc jak teraz tylko podbijemy sobie trochę hapeków, może trochę uniku, przede wszystkim pewno szybkość, to możliwe, że będziemy w stanie wytrzymać trochę fal. To nie oznacza, że wierzysz w to, że przeżyjemy, ale nadal. Obrażenia od żywiołów nie. Tutaj obrażenia wręcz żywiołów za zbieranie możemy brać. I tak, w tym przypadku max HP czy unik. Nie mamy szans na unik, więc zdecydowanie trzeba ją sobie chociaż zacząć kolekcjonować. I w tym momencie lifesteal, bo czemu by nie? Jako, że jest niebieskiej jakości. I teraz tak, mały gekon zawsze, drzewo zawsze, roślina zawsze, przelosowujemy. Wieżyczka. Język obcego. I kolejny śrubokręt. Dobra, mogę tylko żałować, ale połączymy shurikeny. I zlemiłem, nie zauważyłem, że brakuje nam dwóch monet. No trudno się mówi. Mam w takim razie połączonego shurikena. I po tej rundzie weźmiemy kolejnego śrubokręta. A mówiłem, że nie będę szedł pod śrubokręty czy coś. A tu proszę. Nadal, nie będzie to strategia 100% polegająca na minach czy na wieżyczkach. Arcie będą one tylko dodatkiem do naszej głównej rzeczy, którą będzie latanie za drzewami. No i nożyce, plus shuriken. No i ewentualnie kosa błyskawic, więc te obrażenia od żywiołów teoretycznie też powinienem trochę podbijać. Ale o tym zapominam. Dobra. Jednak nie ma co marudzić, nie ma co się tłumaczyć. Cieszmy się z tego, że trafiło się drzewo i z tego, że w ogóle fala szósta. A ja jeszcze nie zrobiłem skill issue i przegrane. Nie no, jest dobrze. Jest, jest tak, no. Dobrze, przyzwoicie. Skrzydła, szybkość, zasięg, za karę obrażenia do żywiołów. Joink. Pogodne opcje, jeszcze więcej wrogów. Niby ryzykowne, ale i tak, joink. I co my mamy tutaj? Bonus do zasięgu. Weźmy, weźmy. Niebieski bonus do zasięgu zawsze mile widziany. To jest tak, śrubokręt, słoń, blizna, wszystko fajne. Kawa, bierzemy kawę. Ataków za niewielką karę do obrażeń zawsze. Musimy atakować bardzo szybko, jako że... No, największych damage to my nie mamy.
Jedno, co nas ratuje w tej sytuacji, to prędkość, z jaką będziemy dźgać naszych wrogów nożyczkami. I takimi rzeczami. I przy okazji, patrzcie, jak pięknie. No znowu dwa przedmioty. Co jak co, ale ja bym to uznał za sukces. Drzewka działają tak, jak powinny. Prawda, no to mamy niewielkie szczęście, więc... Można byłoby jeszcze trochę podbić, żeby na pewno zawsze wypadały jakieś przedmiociki fajne. Ale nadal. Dwie skrzynie tak... Prawie, że gwarantowane. Na falę. No, moim zdaniem to już dużo. O, nawet nie dwie, trzy skrzynie. Okej. I śmierć. No, czego innego mogłem się spodziewać. No dobrze mi szło. Tak czy inaczej, próbujemy ponownie dzisiaj właśnie. No chcę, żeby to był ten dzień odkrywcy. Jeśli mam być totalnie szczery z wami, to nie pamiętam, czy odkrywcę już grałem na odcinkach, czy nie. Ale no, ja się po prostu pogubiłem, co robiłem sobie sam prywatnie, co tylko tu na odcinkach. Ostatnio, no, dużo naprawdę siedzę nad Brotato sobie nawet tak samemu. To jest taka po prostu komfort gierka, do której wracam prawie zawsze. Okej, okay. Prędkość ataku. I tutaj... Nieźle. Kawa. A, nawet nie muszę tego robić. Drugi śrubokręt i dłoń. Więc śrubokręty będą generować miny, a dłoń będzie nas ratować, jak ktoś będzie chciał do nas podejść za blisko. No. I świetna sytuacja. Dałby się co prawda jeszcze jeden śrubokręt. Tak teoretycznie. Bo na razie, jeśli mam być szczery, to jesteśmy trochę na przegranej pozycji. Pod względem ilości min. Tak, śrubokręt dwójka ma 9 sekund, co oznacza, że nadal... 2 w 15 kontra 2 w 18, no... 2 w 15 wygrywa. Ale może to się szybko zmieni. I tak, tutaj co bym wybrał? Powiedzmy żołnik. W bazurkowiec. No ale okej, okay. Są też inne rzeczy, które zablokuję tym razem, bo czemu by nie? Bo tak, jest tu płonący kastet. Coś, co bardzo chciałem na tym... O, nie pamiętam, jak się nazywa, ale ogólnie tym... którym chyba graliśmy w drugim odcinku, tym z podbitym ogiem, co gra pod pięści. I piła tarczowa, czyli broń medyczna, którą... Chyba miałem na wygranym podejściu jako mój medyk, czy lekarz, pamiętam, kto się ta postać nazywa. Ale tak czy inaczej, weźmy pszczołę, weźmy pazurkowca i w następnym rundzie będziemy w stanie raczej kupić i kastec, i tego, i piłę. I ja wiem, że to się nie synergiuje ze sobą w żaden sposób, ale na razie bierzmy po prostu co jest. Synergię będziemy wyszukiwać później. Bo jednak... No nie mogę polegać na samym śrubokręcie. Pamiętajcie, że dłoń to jest tylko do odpychania. No, więc ja na samym śrubokręcie naprawdę nie mogę polegać. Tak samo jak nie mogę polegać na tym, że drzewa bez dawki z dodatkowego szczęścia będą cokolwiek dawać. No niestety. O, większy odrzut. Joink. I dobra, w tym przypadku obrażenia drzewów dwójka chyba. Widzę, że gra naprawdę chce mi dawać dziś dobre rzeczy. Proca. I by bije mało. Ale proca to jest teoretycznie jedna z lepszych broni. Jest stansówka, która ma gwarantowane odbicie się, bez tracenia obrażeń. Piękna rzecz. No tylko trzeba ją rozkręcić prędkością ataku, bo bazowo jest dosyć powolna. Ale hej, nie narzekam. Nadal to jest darmowa broń. W sumie, dobra, nie darmowa, bo musieliśmy ją wziąć ze sklepu. I w ogóle. Ale te, przynajmniej no, jest fajnie zrobiono. W sumie chciałem przekazać w ten sposób, nie mam pojęcia. Ale no, ważne, że po prostu to mamy i no, że jest, że działa. Dobra. Tutaj chyba wziąłbym krytyka, bo jest to uniwersalny, dobra. Stać nas na jedną rzecz. A. W takim wypadku zacząłbym od kasteta. Dlatego, że on ma synergię z tą dłonią, bądź co bądź. Więc ta, to będzie dobry wybór. I teraz tak, obrażenia drzewów za unik. Pewnie warto będzie wziąć. Coś to teraz zawczasu biorę. I okej. Okay. Pierwsze drzewko okazało się bardzo miłe, bo zgodziło się dać nam skarb. Drugie drzewko niekoniecznie, trzecie też fajne. Ale nadal, nawet jeśli dostajemy z tego owoce lecznicze, to nie ma co narzekać, bo owoce lecznicze tak naprawdę jest czymś, co można nas uratować w kryzysie. W czasie, kiedy skrzynka jest dobra tylko wtedy, kiedy mamy gwarancję, że dożyjemy do następnej fali. No, jak widzicie, pewnie, że byłbym dead, gdyby nie to, że tamte drzewka dały mi owocki. Bo w sumie... Jestem pewien, czy tak jest. Możecie mi poprawić, jeśli się mylę. A
Wydaje mi się, że drzewo zawsze daje owocka, jeśli nie da nam, no, skrzynki. Tak czy inaczej, oczy, potężna rzecz. Sobie cybernetyka, kolejna potężna rzecz. Bierzemy max hapeki, bo w sumie to jest bezpieczne. I teraz tak, weźmy piłę, weźmy czapkę. Te dwie rzeczy nadal czekają na swoją kolej. Czemu nie? I okej. Okay. I okej. Okay. Pierwsza skrzynka. Broni mamy. Żyjemy jeszcze, niezranieni. I skoro już jest taka sytuacja, to teraz powinniśmy się chyba skupić nad podbiciem Attack Speeda, jeśli będzie okazja. I damage, definitywnie. Jeśli damage będzie lepszy, Attack Speed będzie lepszy. Wydaje mi się, że jakoś to przeżyjemy. No, może też trochę regeneracji i wyssanie zdrowia, ale... Nawet jeśli wyssanie zdrowia, nie zdobędziemy więcej, to ta piła, jako że z bronią medyczną, ma bazowo już wysoką szansę na radnięcie zdrowia. Więc ja, nawet jeśli dostaniemy, tak powtarzam, przynajmniej mamy jakąkolwiek broń, która może trochę nas leczyć za bicie. I teraz tak, urocza małpa. Bierzemy, bo to zawsze jest darmowa szansa na to, że... ten, jak to się nazywa, będziemy mieć leczenie przy podnoszeniu kamyczków. Tak, inżynieria plus 4, zdecydowanie. Okej, okay, ciasto definitywnie, to definitywnie, to definitywnie i teraz deska. Mamy miejsce dla deski, więc bierzemy deskę. Która to jest ciekawą bronią, delikatnie mówiąc. Tak więc, no, idziemy na falę siódmą. Okej, okay. Wybaczcie, ponownie cięcie, ale siostra musiała mi przeszkadzać, więc tak, a to jesteśmy z powrotem. Robimy jednego darmowego rerolla sklepa i... Okej. Okay. Te dwie rzeczy zachowujemy, no i idziemy w końcu na tą falę siódmą, którą mówiłem, że idziemy aktywować przed cięciem. I dobra. Jak na razie... chciałem powiedzieć, że jest świetnie, bo nie daliśmy się trafić, ale no... Zepsułem oczywiście. Dobra, wybaczcie, że nic nie mówiłem przez chwilę, ale no... Się, może będzie widzieliście, że ten pięk youtuber coś mówił, ale głównie chodzi o to, że się szybko wyciszyłem, żeby powiedzieć domownikom, bo znowu przyleźli, a nie chciało mi się robić kolejnego cięcia, bo jestem leniem śmierdzącym w temacie. Ale dobra, fala siódma, nie dajmy się ubić. Chociaż właśnie tu się pojawiają te największe problemy późniejszych poziomów trudności, czyli te takie duże kosmity, które robią te cięcia przed sobą. Ach, nie lubię dziadów. Bardzo tych dziadów nie lubię, no ale trzeba. Trzeba sobie z nimi radzić. Innej opcji nie ma. I tak, zbieranie krytyk, wysanie, nie, nie. Musimy znać, o tak, to, 12% obrażeń. Świetna rzecz. Mniejszy zasięg w zamian za 12% obrażeń, jasne. Medyczna pukawka, zablokuję ją. Jeszcze może się przyda. Pewność, to będzie druga medyczna broń, więc już będziemy mieć jakiegoś, bodajże bonusa do nich. Dobra, teraz tak czy inaczej, drzewa. I szukajmy jaj kosmitów. Te czasem właśnie to takie jakby kokono jaja. Jak się je ubije, to ci duzi nie wyskakują. Ale już pytanie brzmi tak ogólnie, czy oni w ogóle będą w tej fali, bo... No nie w każdej fali są wszystkie typy wrogów, jak wiadomo. O, przy okazji fajna sprawa, druga skrzynka. Jej, przydatna rzecz. I dobra, 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 dobra. Nie umieraj gwiazdo kluczu, nie umieraj ziemniaku. W sumie teraz powinien powiedzieć jakiś... Brodaczu. W sumie to ten nasz ziemniako-jajek, którym teraz gram, to broda niczym ja po prostu. Ale też taki brodacz jestem dla tych, którzy nie wiedzą. Ale nie wiadomo czemu Ben Getuber jest Sweet Baby Boyem. Nie no, tak poważnie to wiadomo. Wszyscy mówią, że jestem Sweet Baby Boy i w ogóle, więc ja to lepiej odwzorowuję moją osobowość według ludzi. Nie, gdyby to był jakiś poważny, krasnoludzki brodacz czy coś, więc... Ja. A i dobra. Fajny eteryczny toporek, ale na niego już trochę za późno. Okej, okay, powiedzmy, że weźmiemy czapkę i bonus inżynieryjny też. Pukawkę zostawiamy. Dłoń dwójka. Chcę wymienić w dłoń jedynkę na dłoń dwójkę. Powiedziałbym, że nie, ale prawda jest jaka jest. Może się jeszcze przyda, więc zablokujmy co. A jeśli chodzi o resztę, czyli kij bojowy i tak dalej. Nie na tym podejściu. Nie na tym podejściu, ale ogólnie kijem bojowym kiedyś będę chciał się bardziej pobawić. I szczerze mówiąc, na pewno co robię.
Chociaż najprędzej to wtedy, kiedy będziemy wracać do Mutanta ewentualnie. Ale jak ktoś nie pamiętają, Mutant to jest ten zimny jako jajek, który ma droższe rzeczy w sklepie, ale XP 200% szybciej. Więc tak, jeśli ktoś jest nawet dlaczego, to odpowiedź jest bardzo prosta, on szybciej właśnie XP. A kij bojowy to jest jedyna broń, którą do tej pory spotkałem, która się skaluje z naszym poziomem. Poza zwykłymi statystykami, więc ta, Mutant świetnie z tego korzysta. W sumie tak samo prymityw. Tak się chyba nazywa też inna postać. Ona ma coś takiego, że po prostu broń z kategorii prymitywna mają fajnego plus 30% do wysysania życia. No, a jako że ten kij jest średniowieczny i prymitywny, to po prostu to jest idealna broń dla niego. Dosyć się skaluje z każdym poziomem, który zdobędzie. No, to jeszcze jego główną kategorię aktywuje. Teraz tak, mam coś żywiołowego? Mamy, więc niestety szanse na unik muszę zmniejszyć. Zmniejszam wysysanie życia dla regeneracji? Oczywiście, bo jeszcze regeneracji nie miałem. I teraz tak, tutaj max HP. Max HP definitywnie. Procent na dwójkę bierę. I dłoń na dwójkę też weźmę. Losujemy, czy jest coś fajnego? Szybko się osiągnęło maksymalną wartość. Zostawiam to. Jak zdobędziemy jeszcze trochę więcej szybkości, to będzie można to komfortowo wziąć. Bo bonusy fajne daje nawet. A jak będziemy mieć szybkość zablokowaną, to nie będzie tak źle. Teraz tak. Śrubokręt oczywiście biorę, max perzec za szansę na unik. I tak nie mamy, więc joink. I tutaj wieżyczkę medyczną blokujemy, żeby później ją wziąć. I lecimy. Taką jedną rundę. Zbierania drzewków oraz polowania na kosmitów. Chociaż nadal bardziej te drzewki są istotne niż kosmity. Bo drzewki dają nam moc i potęgę. Dają nam nadzieję na to, że przeżyjemy kolejne fale. Dzięki ich wspaniałym owockom. No i dzięki skrzynkom. Bo skrzynki też ważne. Powiedziałbym nawet, że skrzynki bardziej cieszą niż owocki, ale owocki są potrzebniejsze. Więc no, nie będę nikogo tutaj kłamywał. Chociaż ja bardziej lubię skrzynki, to owoce są tym, co pozwala mi przeżyć. Pomimo bycia nieogarem. Uj, dobra, dobra. Nie umieraj, gwiazdo kluczu, nie umieraj, nie umieraj. Owocek, proszę. Drzewo nie dało mi nawet owocka? Nie, musiało dać owocka. Owocki zawsze chyba są. Ale jak mówię, nie jestem pewien, więc... Była skrzynia. Tutaj nie wiem, czy był owocek. Ale skrzyni na pewno nie było. Oj. I śmierć. Ja naprawdę nie umiem. A więc dobra, ostatnie podejście. Bo ja się tak łatwo nie poddam. Poza tym odcinek byłby za krótki, gdybym teraz się poddał, więc tak. Powiedzmy, że po prostu jeszcze to jedno ostatnie podejście, to próbuję. A jak się nie uda, to... No, płaczu nie będzie, delikatnie mówiąc. Już przywykłem do tego, że za każdym razem mi to wychodzi. I pogodny obcy joink. Szczęście, definitywnie joink. Okej. Sieka czy klucz? Okej. Machine gun. I kolejny klucz. To podejście będzie ciekawsze. Dlatego, że no... Dwa klucze oznaczają dwa wieżyczki, tak. Dwie wieżyczki. Albo jedną wieżyczkę ogniopłujną. Jak mówiłem zawsze, w moim odczuciu... Od klucza 2 w górę jest super. Klucz 1 jeszcze nie jest koniecznie aż taki wspaniały. Ale możliwe, że zostawimy sobie na razie dwa klucze jedynki. Bo dwie wieżyczki teoretycznie mogą pozbywać się większej ilości wrogów niż jedna ta ognioplujna. Ostry pocisk, niby zmniejsza obrażenia i w ogóle, ale i tak joink bierzemy. A tutaj czy jest coś dobrego? Nie. Przelosujmy. Szczęście. Definitywnie. Machine gun, klucz. I lecimy dalej. Dobra. Mamy generację min, powolno, ale nadal mamy. I mamy dwie wieżyczki. W momencie, kiedy jest mało wrogów, to jest to świetne podejście. Jak zacznie się ich robić więcej, wtedy raczej zrobimy ognistą wieżyczkę, bo czemu by nie. A jak zrobimy ognistą wieżyczkę, to potem już dalej nie trzeba będzie chyba zmieniać. Bo pociski wybuchowe i pociski przepływające, świetna rzecz. Ognista wieżyczka wydaje mi się być lepsza. I w tym momencie weźmy już tą prędkość ataku, też się przyda trochę. Sztandar, definitywnie będziemy brać. Teraz tak, siekacz i machine gun. Bierzemy oba, nieba ulepszymy. Siekacza głównie dlatego, że to daje większą szansę na eksplozję, machine guna, bo
teoretycznie będzie mu trochę większe obrażenie. To jest akurat u niego bardzo cenne, bo bez tego ciężko mu jakkolwiek zwiększyć. To jest jedna z tych broni, którą jednocześnie uwielbiam i załamuje się, jak ciężko ją ogarnąć. Bez ulepszeń. Naprawdę, wiecie, wiele broni, nawet już na jedynce, jest na tyle dobrych, że świetna sprawa, można je łatwo wyskalować, ogarnąć i użyć, ogólnie mówiąc, najprościej do wszystkiego, czego się chce, ale machine gun, no tutaj potrzebujemy naprawdę, ale to naprawdę warto, żeby dało się go ogarnąć, niskie procenty po prostu powodują swoje. Ciężko mu jakkolwiek pomóc w skalowaniu. Dobra, a w tym momencie inżynieria plus 3, jak najbardziej. Joink. Kolejny klucz. Świetna sprawa. Skoro mamy 3 klucze... Aha. 4 klucze. Dobra. Jak mamy 4 klucze, to nie ma co się zastanawiać. Bierzemy 2 klucze dwójki. Na tym zostajemy. I ogniste wieże. Definitywnie. Definitywnie świetny wybór. Dobra. Dobra. Ktoś mi mówi, że te podejście będzie w stanie naprawdę nam pomóc osiągnąć sukces. Chociaż to mówię na wszystkich podejściach dzisiaj. Wszystkie wydawały się dobre i tak zlamiłem. Ale no, start na pewno mamy mocny, a co za tym idzie? Jeśli przegramy, to to znowu będzie spowodowane moją lamą, a nie tym, że podejście jest słabe. Ale do takich rzeczy to już wszyscy powinni przywiknąć. Nope, mistrzostwa nie chcę, 8% obrażeń. No, wypadałoby tę karę jak najbardziej zredukować. Jest tak obrażenie dystansowe, zasięg za prędkość ataku. No niestety, trzeba brać. Jest naprawdę dobra rzecz. I teraz tak... Medyczna pukawka. Nie mamy nic lepszego, to na razie weźmy. Niech sobie będzie. Zawsze daje nam to jedyną broń, która ma trochę regeneracji życia. Wbudowanej, czyli no... W sumie to regeneracji, nie? Dzisiaj powinien powiedzieć kradzieży, no ale... No chyba wiecie, o co mi chodzi. Więc ja... Po prostu skupmy się na... nie umieraniu, nie? Będę gadał głupoty. Tylko mnie rozproszy, odciągnie od tego, co istotne, czyli od pilnowania, żeby kosmity mnie nie gryzły. I kiedy to powiedziałem, to zostałem ugryziony przez kosmitę, oczywiście. I dobra. Dobra. Jest u jednego... Z którego można wyciągnąć skrzynkę? Brawo ja. Ej, no cóż. To by było na tyle chyba. Odcinek krótki nadal, no. Dziękuję za uwagę. I tak, jeśli będzie następny, to... Mam nadzieję, że to już będzie taki, w którym wygramy z niebezpieczeństwem piątką. Ale powtarzam, jeśli będzie, głównie dlatego, że nie wiem, czy będę robił więcej Brutato, czy nie, jako że większego farta do robienia czegokolwiek w tej grze mam poza nagraniami niż na nich. Ale hej, jeśli będzie komentarz, że chcecie więcej, albo będzie dobra oglądalność, to oczywiście nie porzucę serii. Ale dobra, na razie to naprawdę tyle, więc dziękuję za uwagę, no i trzymajcie się, hej.